Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem piwo z browaru The Five Points Brewing Corporation Jupa, albo Jupa, coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że to jest Juicy Pale Ale, czyli bardzo soczyste Pale Ale, 5,5% alkoholu z dominującymi smakami ananasa i mango. Co tu napisali w składnikach? Jest woda, słód jęczmienny, prasowany owies, słód pszeniczny, chmiele i drożdże. Okej, no nie napisali za dużo. Wobec tego trzeba doczytać na stronie. A na stronie piszą, że jeśli chodzi o chmiele, to jest Simco, Citra i Mozaik. A słody to Low Color Maris i Otter, czyli bardzo jasny Maris, Otter i pszeniczny i Karapils i właśnie te prasowany owies. Wygląd bardzo jasny, słomkowy kolor, opalizujący, nie jest klarowne. Piana przy nalewaniu była bardzo ładna. Teraz już zdążyła opaść po robieniu zdjęć, ale nadal jest ładna, małe pęcherzyki, przyjemnie. Aromat też jest przyjemny, naprawdę, oczywiście egzotyczne owoce, ananas, mango, papaja, to właśnie jest bardzo pomieszane, ale ananas i mango naprawdę się wybijają, jest bardzo przyjemnie, soczyście, owocowo, egzotycznie, bardzo ładnie. No, może gdzieś nawet jakaś taka sosna gdzieś w tle się pojawia. Naprawdę mi się podoba. Spróbujmy. O, jak przyjemne. Ciało może nie jest bardzo pełne, raczej średnie idące do pełnego, ale za to jest bardzo soczyste. Czuć dodatek owsa, zdecydowanie, i pszenicy. Bo z jednej strony mam taką welwetowość, a z drugiej ziarnistość, także... Ale przyjemnie jest to zrobione. Troszkę takiej słodowości czuć, ale owoce tu przeważają i jest rzeczywiście bardzo soczyście, bardzo owocowo. Ananas i mango rzeczywiście tutaj są na pierwszym miejscu. Ale za to później jest taka, jakby taki antrakt, wyciszenie i wchodzi goryczka, która jest bardzo spokojna, łagodnie opadająca, jest bardzo przyjemnie zrobiona i ona jest grejpfrutowa. Jest grejpfrutowa, może z lekkimi akcentami sosny, ale gdzieś tak między tym soczystym grejpfrutem na początku, a później takimi sosnowymi akcentami na końcu, gdzieś w środku pojawia się to grejpfrutowe albido, ta biała cząstka ze skórki, która bardzo jest gorzka, ale to naprawdę przez krótki moment, później wszystko ładnie wygasa, zostaje tylko soczystość. To zdecydowanie bardzo pijalne piwo. Gdyby nie 5,5, to można by powiedzieć, że sesyjne, można przy nim siedzieć. No można przy nim siedzieć, tylko trzeba mieć głowę. Bo pije się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo odświeżające. Fajne. Może nie jest to jakaś niesamowite coś, ale może dlatego, że pić mi się chciało. I naprawdę jest to coś, czym można się ucieszyć. Bardzo soczyste, bardzo fajne, a jednocześnie dosyć spokojne piwo. Tak, dużo radości mi to sprawiło, ale tak jak mówię, naprawdę mi się chciało pić. Ale no cóż, no tego piwo jest, żeby je pić, bo się chce pić, prawda? Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak mi się podobał to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który trzeba przycisnąć, a później będzie on Was powiadamiał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie już żadnej nowej degustacji. Ja się zrobię. Cześć.